witam na pierwszej sesji Rady Gminy 8 kadencji. Z komisarz wyborczy w Lublinie 3, zgodnie z uprawnieniem ustawowym, zwołał pierwszą sesję Rady Gminy na dzień dzisiejszy, w sali tutejszej. Jednocześnie upoważnił wójta gminy do powiadomienia radnych elektów o terminie i miejscu odbywania sesji. Zgodnie z tradycją obrady sesji rozpoczyna i do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi radny senior. Proszę do radnego z PSL-em posiadam radnego Tracza o prowadzenie dalszych.
Siedliska Agnieszka. Ślubuję. Tracz Ryszard. Ślubuję. Walencik Michał. Ślubuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat prawnego radu gminy Karczmińska. Bardzo proszę panią przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, panią Barbarę Wójtko, o wręczenie zaświadczeń o wyborze na stanowisko wójta gminy Karczmińska. Bardzo proszę o powstanie. Zapraszam pana Janusza Gorczyka, który został wybrany na tą kadencję wójtem gminy Karczmińska. Serdecznie gratuluję ponownego wyboru. Niech będzie życzę dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w dążeniu do celu, które zabrałem się. Bardzo dziękuję panu przewodniczącej. Proszę pana wójta gminy Karczmińska o odczytanie roku ślubowania. Panie przewodniczący, szanowni rado, szanowni państwo. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Bardzo dziękuję panie wójcie. Na kolejną kadencję powierzyli mi tę zaszczytną funkcję wójta gminy Karczmińska. W okresie minionych moich kadencji swoje działania opierałem na bardzo mocnej identyfikacji ze społecznością, z której tej społeczności wyrosłem, gdzie się tu wychowałem, gdzie całe moje dorosłe życie związałem z pracą na rzecz tej społeczności. Wcześniej jako nauczyciel dyplomowany, jako dyrektor, jako radny pełniący również zaszczytne funkcje w Radzie, jako również działacz społeczny. Byłem jednym z założycieli Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmińskiej, jak również pierwszym redaktorem mediowych Głupiego i Skarczmińska. Wszystkie te działania były i są nacechowane myślą o dobru i rozwoju naszej małej ojczyzny. Mam taką nadzieję, że te wybory i kolejna kadencja, przed którą stoimy, spowodują, że będziemy zasiewać wspólnie pole, z którego to pola coś ma wyrosnąć. Coś, co będzie stanowiło plon, jaki da w efekcie
rozwój naszej społeczności. Że wspólnie, jednym głosem, oczywiście kłócąc się, oczywiście dyskutując, będziemy doprowadzali do efektu końcowego, którym ma być dobro ogółu, dobro całej społeczności. Bardzo proszę radnych i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy startowali w wyborach, radnych, którzy nie zostali się kandydatom, wszystkim kandydatom, na wójtów, na wójta, którzy również uczestniczyli w tym wyborach. Bardzo dziękuję za odwagę i za determinację, jaką przystąpili do tych wyborów, bo w ten sposób wzbogacili nas wszystkich. Bo tylko rywalizacja, dobra i zdrowa rywalizacja powoduje to, że następna kadencja może być jeszcze lepsza, bo uczymy się na błędach i powinniśmy się uczyć na błędach. Mam taką nadzieję, że kadencja, która jest przed nami, będzie tylko i wyłącznie nacechowana myślą o rozwoju naszego wspólnego dobra, jaki jest gmina Kaszyńska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za wystąpienie. Teraz, moi państwo, przechodzimy. Zostawię państwu proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję, czyli Komisję Wyborczą w Lublinie. A jeszcze powiem państwu, że radnych powinno być 15, więc mamy 15, czyli wszystko będzie zgodne. Więc może teraz przesłucham państwu proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji, no to było wręczenie radnych i najczarszych powiem, bo to było złożenie ślubowania przez radnych, wręczenie wójtowi gminy świadczenia o wyborze, złożenie ślubowania przez wójta gminy. No i teraz przechodzimy do dalszego porządku obrad. No i następnie będzie wybór przewodniczącego rady gminy, wybór wiceprzewodniczącego, wolne wnioski i zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi co do porządku obrad tej sesji? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za porządkiem radnym? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzyma? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek dalszych obrad na dzisiejszej sesji. Następnym punktem naszej sesji jest wybór przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo bym prosił państwa radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę, panie Jarosz. Chciałbym na funkcję przewodniczącego Rady Gminy zgłosić kandydaturę radnego Jacka Nowaczka. Jest radnym Rady Gminy drugą kadencję. W tamtej kadencji przez połowę był przewodniczącym Rady, gdzie według mojej oceny radził sobie bardzo dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Pagiska. Z wyższym wykształceniem kilka lat kierowała zespołem pracowników. Współpracowała z różnymi instytucjami. Była koordynatorem wielu projektów unijnych i uważam, że jest to osoba jak najbardziej odpowiednia na piastowanie tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest funkcja przewodniczącego Rady Gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani radnej Pajkowskiej. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Spytam pana radnego Jacka Nowaczka, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Panią radną Agnieszkę Ciebieskowską spytam, czy wyraża zgodę na kandydowanie na
dziękuję. Teraz, Panie Państwo, przystąpimy do powołania Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę Państwa Radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę. Bardzo proszę Panie Radny. Panie Wójcie, Szanowna Radna, Szanowna Pani na członka Komisji Skrutacyjnej, chciałbym zgłosić radnego Romana Kamińskiego. Od razu może spytam, czy Pan Radny Kamiński wyraża zgodę? Tak, wyraża. Dziękuję. Bardzo proszę o następne kandydatury. Bardzo proszę, radny Nowaczek. Chciałbym zgłosić jako kandydaturę panią radną Janicką Janin. Pani radna Janicka Janina wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Do komisji skrutacyjnej chciałbym zgłosić kandydaturę na kandydatę panią radną Gruszewską Gruszewę. Dziękuję. Radna Gruszewska może na wyraża zgodę? Dziękuję. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, zostawiam wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Mamy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Teraz musimy przyjąć regulamin wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Przepraszam. Kto jest za tym, żeby komisji zaczęła w Radny Roman? Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby w Komisji Skrutacyjnej zaczęła Radny Roman Kubiecki? Bardzo proszę o podniesienie palca. Komisja Skrutacyjna zasiada. A, przepraszam, zapomniałem. Bardzo przepraszam Państwa. Bardzo bym prosił o przygłosowanie wniosku pana radnego Marcina Jarosza o tym, żeby zamknąć listę. Kto jest za tym wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę, dziękuję bardzo. Teraz przystępujemy do przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Teraz całą komisję. A, całą komisję, dobra. No właśnie. Teraz może przystąpimy do głosowania nad Komisją Skrutacyjną. Kto jest za tym, żeby radny Roman Lipniewski był kandydatem do komisji całość. Dobrze, całość. To więc przegłosowujemy. Całość. Kto jest, tylko powtórzę nazwiska. Radny Roman Lipniewski, radna Janicka Janina i radna Trąbeska. Kto jest z Państwa radnych za tym, żeby zasiadali to osoby komisji? Dziękuję. Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. No teraz przystępujemy do tego punktu właśnie. Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę pana sekretarza.
Stwierdzam, że Rada Gminy Krawczyńska powoła komisję konsultacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo ogłaszam teraz 5-minutową przerwę w celu przygotowania tej komisji, czyli przygotowania projektu regulaminu głosowania. Nie ma to, że to jest 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 to
położyć na nie pytań. Pismo, tylko taką listę mu dawałem.
Obok każdego nazwiska z lewej strony znajdują się kratki.
kartki do głosowania, sporządza karty do głosowania, sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę list radnych, którzy kandydują na funkcję przewodniczącego Rady i rozdaje je radnym. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Karczmiska. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na przewodniczącego Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X więcej niż w jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w paragrafie 3 ustawa 3 oraz całkowicie przedarte, są kartami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustawą 1, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartkę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym dyskretne oddanie głosu. Wybór przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów znaków X w kratce przy nazwisku tego kandydata, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 8 radnych, to jest ilość ustalona w zgodzie z artykułem 19 ustęp 1. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż 2 kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzyma wymagającej większości głosów, zgodnie z paragrafem 6 regulaminu przeprowadzi się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno 2 największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów. Jeżeli jeden z kandydatów otrzyma największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w paragrafie 6 regulaminu, a w następnej kolejności 2 lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ustawie 1. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym. W przypadku braku rozstrzygnięcia mimo przeprowadzenia 2 tur głosowania przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłoszeniem kandydatów. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. W protokole komisja skrutacyjna określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego wyboru zgodnie z paragrafem 6 regulaminu, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdy liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania. Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę głosów nieważnych
liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyborów. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej, odnosząc się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczenia głosów lub sporządzenia protokołu. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej komisji skrutacyjnej. Czy państwo radni mają uwagi co do regulaminu głosowania wyboru na przewodniczącego rady gminy? Nie widzę. Dziękuję. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego rady gminy Karczmiska w wersji przedstawionej przez komisję skrutacyjną? Kto jest z państwa radnych za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego rady została podjęta. Czy państwo mają jakieś niejasności, pytania? Jeżeli nie widzę, no to bardzo dobrze. Teraz bym bardzo prosił kandydatów na przewodniczących rady gminy o zabieranie głosu w kolejności alfabetycznej. Ustalam maksymalnie 1 minutę, limit na 1 minutę czasu na autoprezentację oraz 1 minutę czasu na zadawanie pytań przez radnych. Bardzo proszę kandydaturę pana radnego Jacka Nowaczka o przedstawienie. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, nazywam się Jacek Nowaczek, 46 lat, mieszkam wraz z małżonką w Karczmiskach. Urodziłem się, wychowałem, tutaj żyję, tutaj mieszkam, w drogi w Karczmiskach, w drogi w gminie. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Swoją drogę z samorządem i pracę na rzecz społeczności lokalnej zacząłem w 2011 roku, kiedy to mieszkańcy naszego sołectwa Karczmisk II powierzyli mi funkcję sołtysa naszej gminy, gdzie do dzisiejszego dnia tą funkcję sprawuję. W 2014 roku zostałem wybrany na radnego Rady Gminy Karczmiska, a zaraz po wyborze Szanowna Rada zaufała mi i wybrała mnie na funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W roku 2016 Rada Gminy postanowiła, znowu ufając mi, wybrała mnie na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy to nie tylko zaszczyt, ale również obowiązek. Postaram się, jeśli Państwo oddadzą na mnie głos, nie zawieść Waszego zaufania. Poinformuję tylko, że znam ustawę o samorządzie gminy. Jest mi bardzo znany statut gminy. To są dwie podstawowe rzeczy, które powinien znać przewodniczący Rady Gminy, którymi powinien się kierować. Także bardzo proszę o głos i tak jak wspomniałem, postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panu radnemu Nowakowi. Są pytania? Czy Państwo mają radni pytania do pana radnego Jacka Nowaczka? Nie widzę. Bardzo bym prosił teraz o prezentację panią radną, kandydatkę na radną, na przewodniczącą, panią Agnieszkę Siedlowską. Bardzo proszę. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, nazywam się Agnieszka Siedlowska, mieszkam w Chodniku od urodzenia, także jestem mieszkanką gminy Karczmiska. Swoje doświadczenie, jeśli chodzi o pracę w samorządzie, to jest głównie praca w powiatowym urzędzie pracy, czyli na rzecz osób bezrobotnych, osób, które wymagają wsparcia. Od 7 lat pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie pełniłam funkcję wicedyrektora. Obecnie jestem naczelnikiem Wydziału Funduszy Gwarantowanych Świadczeń, że cały czas działam na rzecz ludzi, którzy potrzebują wsparcia.
Jeśli Państwa decyzją zostanę przewodniczącą, na pewno będę starała się działać tak, żeby jak najlepiej służyć naszemu społeczeństwu, od którego otrzymałam też mandat. Także bardzo Państwa liczę na głos. Dziękuję bardzo Pani Radnej, Minister Zieliński. Czy Państwo Radni mają pytania do kandydatki na przewodniczącą do Rady Gminy? Nie widzę. Zamykam na tę dyskusję. Proszę Komisję Edukacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Bardzo proszę Komisję Edukacyjną o przystąpienie kart do głosowania. Jeszcze raz proszę Pani Przewodniczącą Komisji Edukacyjnej w skrócie o przypomnienie zasad głosowania. Na kartce znajduje się dwa nazwiska. Na przewodniczącego Rady Gminy należy zakreślić X na osobę, którą się będzie popierało w wyborach. Może by było tak sprawniej, że wyczytywać nazwisko. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Edukacyjnej. Teraz bym prosił Komisję Edukacyjną o rozdanie kart do głosowania. Przypomnę, proszę Panią Przewodniczącą Komisji o wyczytanie spisku imienia i nazwiska obecnych na sesji Rady Gminy, a wyczytanych radnych o potwierdzenie i wyczytanie kart do głosowania. Thank you.
Bardzo dziękuję. Myślę, że on będzie.
Wznawiam obrady Komisji Wyborczej. Więc bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Protokół z wyników tajnego głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kaczmiska, sporządzony na sesji w dniu 20 listopada 2018 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Jagnieszka Janina, członek Lipniewski Roman, członek Drążewska Bożena. Liczba kart Rady Gminy Kaczmiska, liczba radnych Rady Gminy Kaczmiska obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy Kaczmiska zgłoszono kandydatury radnych Nowaczek Jacek, Szydlicka Agnieszka. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady Gminy wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Za Nowaczek Jacek oddano głosów 10, za Siedliska Agnieszka oddano głosów 5. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Rady Nowaczek Jacek uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Kaczmiska. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Janicka Janina, członek Lipniewski Roman, członek Drążewska Bożena. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej Komisji Fundacyjnej. Zapraszam pana radnego miasta Nowaczka. Bardzo proszę pana sekretarza gminy o odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Uchwała nr 1/1/2018 Rady Gminy Kaczmiska z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania ogłoszonymi przez Komisję Skrutacyjną oraz na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnego Jacka Nowaczka na przewodniczącego Rady Gminy Kaczmiska. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Podpisuje uchwałę przewodniczący obrad radny senior Ryszard Brać. Bardzo dziękuję panu sekretarzowi. Kto z państwa, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kaczmiska została podjęta. Bardzo teraz proszę pana radnego Jacka Nowaczka. Gratuluję panie przewodniczącemu wyboru. Bardzo proszę o prowadzenie każdej części sesji. Kontrkandydatce w wyniku.
postaram się, tak jak Państwu już o tym mówiłem, postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań i powtórzę po sobie słowa, które powiedziałem paręnaście minut temu, że sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Gminy to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek. Jeszcze raz obiecuję, że postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Od tej chwili jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Przechodzimy do dalszych obrad dzisiejszej sesji. Punktem kolejnym dzisiejszej sesji jest wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Karczmiejska. Szanowni Państwo, słucham Pani Sekretarza. Szanowni Państwo, złożę może taki wniosek, aby komisja skrutacyjna, która będzie przeprowadzała wybory wiceprzewodniczącego, pozostała w niezmienionym składzie. Będzie to sprawniej. Chyba że Państwo radni mają jakieś inne uwagi bądź inne wnioski, to bardzo proszę. Jeśli nie, to poddam pod głosowanie. Pytałem, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi. Dodam, że członek komisji skrutacyjnej nie może zgłaszać swojej chęci do kandydowania jako wiceprzewodniczący Rady Gminy. Są jakieś uwagi? Czy jest to zgodne z prawem, Panie Mecenasie? Kandydat na wiceprzewodniczącego. To proszę szanownych Państwa o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę. Proszę bardzo, radny Wiesław Kolewa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo radni. Chciałbym Państwu zaproponować kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Karczmiejska, radnego Marcina Jarosza. Jest to radny, który ślubował dzisiaj po raz czwarty. Jest to radny, który uzyskał najwięcej ilość głosów w wyborach do Rady Gminy Karczmiejska. Jest to radny, który nie tylko dba o swoją lokalną społeczność, z której startował, ale jest to radny, który dbał przez poprzedniej kadencji o całość gminy Karczmiejska. Także jest to osoba godna zaufania i jak najbardziej należy jej się to ta funkcja. Dziękuję bardzo i proszę o poparcie jeszcze tej funkcji. Dziękuję bardzo panu posłowi kolegie. Zapytam, czy pan radny Jarosz Marcin wyraża zgodę na kandydowanie? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak wyrażam zgodę, bo tak pięknych i budujących słowach nie mógłbym się nie zgodzić. Szanowna Rado, czy są inne kandydatury? Radna Jolanta Pajdowska, proszę. Panie przewodniczący, szanowna Rado, panie Włodzie. W wyborach naszych społeczeństwo obdarzyło zdecydowanym zaufaniem dwa kluby. Kluby wyborcze PSL i PiS. W związku z tym jest moja kandydatura pani Agnieszki Siedlickiej, radnej, która została wybrana z klubu wyborczego PSL. Już wcześniej została jej kandydatura przedstawiona. Wszyscy mamy pracować dla wspólna, dla dobra społeczeństwa naszej gminy. Więc może byśmy tak wspólnie zaczęli budować tą naszą gminę. Mamy przewodniczącego klubu. Więc ja zgłaszam kandydaturę pani Agnieszki Siedlickiej na wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Agnieszka Siedliska wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Skoro tak, zgłaszam wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem mojego wniosku o zamknięcie listy kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że lista kandydatów została zamknięta. I powielę swój wniosek na początku, aby komisja skrutacyjna, która będzie przeprowadzała wybory, pozostała w niezmienionym składzie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś inne wnioski, inne uwagi? Jeśli nie, to przegłosujemy skład komisji skrutacyjnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego mojego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna pozostała w niezmienionym składzie. Komisja ta przeprowadzi wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o ukonstytuowanie się jeszcze raz komisji. Zarządzam 2 minuty przerwy. Głosowanie jest bardzo ważne, żeby nie było żadnych problemów.
A że indywidualnie grała, czy zdaje się, są tego, co ja bym powiedział. Ja znam komisję. Co? Bo radu, ale najważniejsze jest najważniejsze.
Pan podczas
Jajny Michał. Thank you.
Myślę, że będę byłem do tej pory i będę wiceprzewodniczącym wszystkich radnych. Jesteśmy wspólną radą, także myślę, że te wybory już tutaj się skończyły, już kampania wyborcza się skończyła, wybory tak samo. Mamy 5 lat przed sobą. Zachęcam Państwa do współpracy. Zachęcam Państwa do współpracy na rzecz i dla dobra i dla rozwoju gminy Karczmińska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wiceprzewodniczący, zapraszam tutaj do zgody.
kolejnej naszej sesji wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Karpińska. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski i komunikaty. Otwieram ten punkt. Bardzo proszę, pan wójt. Merytorycznej współpracy pomiędzy urzędem stanowiącym a urzędem wójta gminy. Dziękujemy bardzo, gratulujemy wszystkim za. Czy ktoś jeszcze z panów pan radny, proszę bardzo. Kampania, która doszła w tej chwili, ta polityka nie zatrzymywała się tylko w Sejmie, trochę w Sejmiku, w tej chwili doszła do, prawie do Opłocku, żeby ona była wygaszana. Ja wierzę, że z Państwa z dobrych pobudek, Państwa praktycznie wszystkich znam, startowali, chcecie jak najlepiej, by te emocje polityczne wygasły. Myślę, że to jak to Pan był wyjątkowo konsekracyjną osobą, zgodną, myślę, że życzę powodzenia tego otoczenia też, bo ważne jest otoczenie dla samorządu. Życzyliśmy sobie wszyscy, żeby chociaż 10% tych obietnic, tych darów, które były przywożone w kampanii, żeby dotarło do gminy, to byli przeszczęśliwi i wy jako radni i wszyscy. Także pozwólcie symbolicznie na ręce pana wójta złożyć te kwiaty z życzeniami. I również tak, panowie się nie obrażą, ale dla pań radnych.
Dla panu radnych gratulacje, przewodnicząca, dla pani radnych po sądowisku. Pan sekretarz, bardzo proszę.
jeżeli nie ma już radnej do zabrania, to ja sekretarza kontaktuję do spraw organizacyjnych. Zauważyli Państwo, że dzisiaj jest dwie kamery. Jedna to są media, a druga tam z tyłu. I zgodnie z klauzulą, która na czwartek jest zamieszczona, jest tu informacja, że sesja jest transmitowana. I zrozumiony jest zapis cyfrowy, obrazu i dźwięku. No wiem, to zawsze był nagrywany przez dużo zaproponów. Ale zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o stanie rodziny, od tej kadencji ustawowo wprowadzono tenże obowiązek, a więc transmisji sesji i zapisu, jak już wpisywamy. To jest takie pytanie, tu radny, co będzie czekać, no, będzie dużo czekać na początek prac radnych, ale między innymi taki główny też będzie temat uchwalenie statutu gminy, bo statut, który kiedyś obowiązywał, on już też nie przystoi, nie przystaje do przepisów znowelizowanych w niektórych punktach. A więc uchwalenie tego statutu, który będzie o tym mówił. Jednocześnie w międzyczasie rady się będą szkolić i otrzymają sprzęt dodatkowy w postaci tabletów, gdyż głosowanie musi być rejestrowane i przy każdym protokole musi być przy każdym głosowaniu, jak każdy radny głosował. Nie będzie on ani mowy, że 10 za, 5 przeciw. Tylko, że ci radni głosowali za. Już w dniu dzisiejszym nie ma jeszcze tego zapisu, ale żeby było proste głosowania, więc tu do protokołu będzie załącznik, kto jak głosował. W przypadku braku tych tabletów, jeżeli te tablety będą, będą oni tam mechanicznie, on będzie, program będzie rejestrował, kto jak głosował, przewodniczący będzie imiennie przeprowadzał głosowanie, technicznie coś na razie ważne, będzie głosowanie wproszony każdy radny i się radny wstanie, będzie mówił, jestem za, przeciw, albo się wstrzymuje. Tak to jest wprowadzone. Ja myślę, że więcej komentarzy jest ważne, bo zostanie to będzie jedna szkoła, w jakiś sposób, a w drugiej szkole. Następnie działania karne, to zadecydują przewodniczącymi, jaka kolejna sesja będzie, co będzie na następnym i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspominał pan sekretarz, bo przepraszam, jeśli wyłączyłem na chwileczkę o tych głosowaniach. Więc to pójdzie dobrze. Ktoś jeszcze chciał o czymś powiedzieć, coś zakomunikować? Jeśli nie, to ja zwrócę się tutaj do państwa radnych z taką oto informacją, że będę prosił o, tak jak to było do tej pory robione, o udostępnienie swoich numerów telefonów komórkowych. To ułatwi. Jeśli państwo wyrażą na to zgodę, to ułatwi komunikację między przewodniczącym rady, a państwem radnym, czy biurem obsługi rady, a państwem radnym. Bezpośrednio po podjęciu decyzji o zwołaniu sesji będą państwo informowani o tym, zanim otrzymacie państwo wersję papierową. Także bardzo o to proszę i będę wnioskował o udostępnienie swoich numerów telefonu. Jeszcze pan sekretarz, proszę. Przepraszam, dałem też takie na początku, a zapomniałem o tym powiedzieć. Jest to taka ankieta radnego i tam są też między innymi te dane, które prosiły. Ta ankieta to nie jest jakiś tam do specjalnych celów zbierania danych, ale one są niezbędne nam na przykład do celów statystycznych. Takie jak tam zamów, wyrzutywanie, zdobyty i tak dalej, bo robi się sprawozdanie z samorządu. I oczywiście my podajemy kto jakie ma wykształcenie, ale w sprawozdaniach podaje się ile jest niższym, ile średnim. I tak dalej. Ponadto jest tam numer konta. Prosimy o przekazywanie wied na koniec miesiąca i po dwa egzemplarze oświadczenia majątkowego staży radni to wiedzą. Mogę przypomnę, że każdy radny składa oświadczenie majątkowe. I tak, pierwsze oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. A więc od dnia dzisiejszego radni składają oświadczenie majątkowe do przewodniczącego rady. W dwóch egzemplarzach się robi to oświadczenie majątkowe, dlatego wystarczy. Nie można tego wysyłać, tylko trzeba napisać. I
Następnie radni co roku składa, nie tylko radni, ale w tym przypadku mówię o radni, co roku oświadczenie majątkowe składa się do 30 kwietnia z zeznaniem ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego. No i potem jeszcze na koniec kadencji, dwa miesiące przed upływem kadencji się składa oświadczenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś? Jeśli nie, to ja tak króciutko dwa słowa, żeby nie zaburzać. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję panu Kwitowi. Chciałbym pogratulować wszystkim państwu radnym wyboru na funkcję radnego gminy Karczmiska. Chciałbym podziękować przewodniczącej komisji, gminnej komisji wyborczej za nadzorowanie, za przewodniczenie na tej komisji, prowadzenie tej komisji przy wyborach. Życzyć chciałbym też na sam koniec i panu mecenasowi, i panu sekretarzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym powiatowym, również przede wszystkim zdrowia i nam wszystkim życzyć wspólnej, merytorycznej współpracy na dobro naszej małej ojczyzny, naszej gminy Karczmiska. Także jeszcze raz wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad i zamykam sesję Rady Gminy Karczmiska. Dziękuję bardzo. Jak już skończyło się nagrywanie, bo pewnie się skończyło, to szanowni państwo, bardzo bym prosił o pozostanie jeszcze chwileczkę, bo chcielibyśmy zorganizować tutaj, rozmawiając wspólnie z panem wójtem, taki wspólny, skromny poczęstunek, jakaś kawa być może, tylko zorientujemy się, czy jest taka możliwość tutaj u sąsiada zorganizowania tego, dlatego że chyba tam jest jakaś, jak mają jakieś uroczystości i może to być problem, ale chcielibyśmy skromny, taki wspólny poczęstunek zorganizować. Także proponuję kawę, ciastko na razie.